Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek, który kiedyś już był, ale nie tak jakby szczegółowo i porządnie zrobiony, jak chcę zrobić to dzisiaj. Mowa tutaj o Frenchu. Kreska Frenchowa, jednak to jest problem, no tak bym powiedziała, 50% stylistek, ponieważ nie wiedzą, jak do tego się zabrać. Są dwie metody na kreskę Frenchową, którą chcę wam też narysować na kartce i potem przenieść te dwie metody właśnie na przykładowego tipsa. I chciałam wam pokazać, jakie naprawdę to jest proste. Co prawda, kreska frenchowa to jest efekt, który się ćwiczy. To się naprawdę, to jest łód szczęścia, żeby wyszło za pierwszym razem tak idealnie, jak powinno być, ale postaram się, żebyście były tymi szczęściarzami, ponieważ też wiem, że styliści, mężczyźni mnie oglądają, więc zabieramy się do roboty. Dobra, słuchajcie, to są moje palce, narysowane na szybko palce. Śmiesznie to wygląda, ale ważniejszy jest przekaz. Słuchajcie. Mam tutaj dwa palce, ponieważ będę tutaj właśnie rysowała dwie metody do Frencha. Pierwszą metodą rysujemy szkic. To jest pierwsza metoda, którą używam, jak jest na przykład trudny, nie wiem, trudny kształt paznokcia. Czyli rysujemy najpierw kreskę tutaj. Rysuję to do góry nogami, więc jak będzie coś krzywo, to przepraszam, i tak wszystko jest krzywo. Dalej rysujemy od momentu, którego chcemy tutaj u góry, kreskę w dół. I tutaj tak samo rysujemy symetrycznie w tym samym miejscu kreskę też w dół. I to wszystko zamalowujemy białym kolorem. I potem tylko dorysowujemy tutaj, żeby po prostu było takie jajeczko. Więc tutaj rysujemy jeszcze takie łuki. No i wszystko potem to wyrównujemy, żeby powstało nam tutaj jajko, a tutaj piękna linia Frencha. Druga metoda już jest dla bardziej zaawansowanych. Chociaż zaawansowani też preferują tą metodę, więc to od tego, kto co woli. Dalej drugą metodą to po prostu jedziemy pędzlem od góry, od razu tutaj na dół. I tutaj od góry, od razu na dół, albo od dołu do góry. Więc to jest już taka jakby precyzja, że od razu pędzlem rysujemy. Nie rysujemy takiego szkicu, tylko od razu staramy się, ale cienkim pędzlem robić tą linię uśmiechu. Też jest jeden rodzaj, który, słuchajcie, który robiła mojej mamie jeszcze stylistka, jak ja byłam mniejsza, ale to już naprawdę stara jest metoda. Czyli rysują tutaj, malują białym kolorem i biorą pędzel, ściskają jak najbardziej, żeby on był płaski i tutaj potem tak takim ruchem jakby robią taki uśmiech Frencha, ale moim zdaniem to jest metoda, która jest po prostu taka już nieaktualna, ale no jak ktoś się uprze, to też może tą metodą zrobić. Ale moim zdaniem te metody są najbardziej fajne, ponieważ ten uśmiech jest wyższy i ładniejszy. Także mamy tutaj, słuchajcie, dwa tipsy, które będę sobie zmieniała tutaj właśnie na moim statywie, nie tipsy. Tutaj jeżeli chodzi o cover, to jest cover nude z Elarto w kolorze właśnie nude. Bardzo ładny kolor, jeżeli chodzi o właśnie, o mam zamknięty, tutaj mi się zamknął przez przypadek, ale ogólnie właśnie on ma kolor taki jak tutaj na tym wzorniku. Bardzo fajny i do tego będę używała Extreme Color Gel White Swan. To jest po prostu biały kolor. Jest troszkę wylany, ponieważ używam go naprawdę długo. I użyję sobie cienkiego pędzla. I słuchajcie, jak to robimy. Najpierw może sobie zrobię tą pierwszą metodą, czyli namaczamy pędzel w żelu. I robimy tak. Żeby tutaj było widać, czekajcie, trochę się nachylę. Zresztą jak i tak mówię, to nie będzie super perfekcyjnie, ponieważ jestem trochę oddalona od tego tipsa, ponieważ to jest na nagrywki. Jakbym to robiła klientce albo sobie, to robiła to zupełnie inaczej. Znaczy zupełnie inaczej w innej jakby ułożeniu mojego ciała, żeby mi było po prostu łatwiej. Dobra, bierzemy sobie, robimy kreskę. Czekajcie, sobie trochę wezmę do siebie, żeby ta kreska w miarę była jakaś taka równa. Ale robimy, o, po prostu taką kreskę.
Dalej robimy od góry. Kreskę taką. I robimy symetrycznie też kreskę tutaj na dół. Mniej więcej coś takiego. Zobaczę, czy jest mniej więcej równo. No, może być. I teraz słuchajcie, przyszedł czas na moje boki. Mi się ręce trzęsą, bo jestem daleko. Nie widzę tak dokładnie. I teraz staramy się właśnie zrobić tutaj te łuki. Oraz widzicie, ale jeszcze nie wszystko jest równe. Więc teraz wypełniamy wszystko i będziemy poprawiać naszą linię uśmiechu już po prostu typowo, wizualnie, czyli jak tutaj niektóre pociągnięcia były nieprawidłowe, albo gdzieś są prześwity w białym odcieniu. Szczerze, ja bym Wam radziła nałożyć troszkę więcej tego białego koloru, żeby nie robić dwóch warstw, ponieważ jak się robią dwie warstwy białe końcówki, to pierwsza ona staje się troszeczkę grubsza jednak, a po drugie, no ja wolę zrobić raz i mieć już święty spokój, niż jeszcze raz to powtarzać. Widzicie, troszkę jest krzywo i zaraz to wszystko będziemy jeszcze precyzyjnie wyrównywać. Mamy już wszystko wypełnione i teraz właśnie bierzemy pędzel i wyrównujemy te wszystkie nasze linie. To już jest typowa precyzja. Tutaj zakończamy oczywiście coś takiego wyszło. Też żal był trochę grubiej nałożony. Nałożyłam go tak po prostu też od niechcenia. Muszę się Wam przyznać, dlatego tutaj na przykład mamy troszkę górkę i tutaj żel inaczej się układa. Biała końcówka też, musicie o tym pamiętać, że ten żel różowy musi być właśnie położony bardzo równo, żeby ta biała kreska była równa, ponieważ jak gdzieś wlejemy za dużo żelu i na przykład nie podpiłujemy tego przed nałożeniem białej końcówki, to będzie to widać, będzie takie wypuklenie i nie będziemy mogli tego równo zrobić, tak jak na przykład tutaj w moim przypadku, więc uczymy się na błędach. Dlatego chcę Wam właśnie to też pokazać. Także tutaj jest jeden sposób, włożę go do lampki i zaraz robimy właśnie ten drugi sposób. Dobra, i teraz robimy drugim sposobem, bardziej precyzyjnym, w sumie on jest trudniejszy, ponieważ już trzeba jakby mieć tą wprawę. Ja to robię zazwyczaj tutaj od dołu, czyli jak tutaj pokazywałam, robię i prowadzę pędzel do góry. I teraz robię to z drugą stroną, ale sobie odwrócę. Mam nadzieję, że zrobię to prosto, ponieważ naprawdę jest to trudne robić. Ok. I teraz będziemy wszystko wyrównywać. Wiadomo, tutaj trochę zrobiłam źle, ponieważ nie widzę aż tak dobrze. Dobra, to właśnie chyliłam. Dobra, i teraz wszystko wypełniam. I zaraz będę wyrównywała. To jest szybszy sposób, ale mówię, nie każdemu akurat ten sposób będzie od razu idealny, ponieważ mówię, on już jest trudniejszy. Tamten to jednak się opieramy na pewnym schemacie i mamy już tą podstawę, więc łatwiej to zrobić. Wiadomo, ja tutaj rysuję tak przykładowo. Na przykład, jakbym miała inny kształt paznokcia, mogę też pokazać Wam właśnie fręcza, na przykład na kwadracie. Też zupełnie inaczej on wygląda. Ale też jest prosto do zrobienia. I też musimy pamiętać, że zależy to od długości. Od długości paznokcia to zależy, jaką grubość będziemy właśnie miały
tej naszej linii, więc to też trzeba o tym pamiętać. No i teraz wyrównujemy wszystko. To jest naprawdę czymś taki sokoli wzrok. I nie możemy mieć trzęsących się rąk. Dzisiaj akurat ja mam, nie wiem dlaczego. Także mniej więcej będę próbowała zrobić to równo. Trochę jeszcze tutaj muszę poprawiać. Też jak maluję fręcza klientką, to słuchajcie, odwracam jej rękę, czyli odwracam w różne strony, żeby patrzeć, jak to wszystko wygląda. No, moim zdaniem jest w miarę okej. Jak na film, instruktorzowi jest w miarę spoko, coś mi właśnie spadło, ale dobra, nieważne. Także wkładamy teraz do lampki, nałożę na to top i pokażę Wam efekt końcowy. Dobra, moi drodzy, więc to jest metoda ta, to jest metoda ta. Moim zdaniem ładnie wygląda metoda ta, ponieważ ja tutaj już jakby umiem sama zrobić właśnie te boki. Tutaj bym musiała jeszcze trochę popaprawiać, ale to właśnie tak to wygląda. Chodzi tu głównie o schemat, jakimi idę. Także możecie sobie popróbować. Wiadomo, mówię jeszcze raz, powtarzam, że French to jest rzecz, którą trzeba wyćwiczyć. Tego od razu nie wyjdzie. Ja też to ćwiczyłam trochę, ponieważ bardziej mi wychodziły płaskie French, a teraz właśnie takie ładne, z takimi uśmiechami. Więc to na tyle. Okej, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jak tak, dajcie znać na dole w komentarzach. Dajcie też znać na dole w komentarzach, jakie filmy byście chcieli, ponieważ te filmy nagrywam dla Was, żebyście mieli jako, no nie wiem, jakieś takie fajne możliwości, jakieś, jak po prostu przyjęli bardzo fajną, łatwą wiedzę, więc jak macie jakieś prośby odnośnie właśnie tematu filmu, to właśnie dajcie mi znać na dole w komentarzach. Na pewno je zrealizuję, ponieważ im więcej pomysłów, tym więcej filmów, tym więcej inspiracji, tym więcej pomysłów, więc to właśnie tak, jak macie niedosyt mojego gadania, to macie filmy proponowane, to macie przycisk do subskrybowania, do którego Was zachęcam, żebyście kliknęli, a ja Was zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa!